My jako projektanci zadań pracowaliśmy z naszymi pisarzami, z naszymi filmowcami, zastanawiając się nad tym, kto mógłby być taką postacią, którą byśmy chcieli osadzić w tej roli. I właściwie bardzo wcześnie na etapie projektowania scenariusza pojawił się pomysł, że chcemy mieć Johnny'ego Silverhanda jako postać w grze i on będzie takim, można powiedzieć, drugim protagonistą, taką drugą ważną postacią pierwszoplanową razem z postacią gracza. I od samego początku zaczęliśmy się zastanawiać, to kto by właściwie tutaj pasował i rozważaliśmy naprawdę masę pomysłów od wielu hollywoodzkich aktorów. Były też propozycje, żeby użyć faktycznych muzyków, bo Johnny Silverhand w cyberpunku jest takim cyberpunkowym rockmanem i zastanawialiśmy się, kto rzeczywiście mógłby pasować do takiej roli. I właściwie dość szybko pojawiła się propozycja, że może spróbujemy nawiązać współpracę właśnie z Keanu Reevesem i zaczniemy rozmawiać z jego agentami, ze względu na to, że Keanu w swojej historii miał bardzo wiele filmów, które nawiązywały w jakiś sposób do cyberpunka. To były role typu Johnny Mnemonic, czy chociażby Neo w Matrixie, gdzie Keanu rzeczywiście grał te konkretne role i można powiedzieć pasował do tej otoczki, do tego świata. I rzeczywiście okazało się, że w momencie, kiedy nawiązaliśmy kontakt z jego agentami, nasz zespół business developmentu, to są tacy ludzie, którzy u nas w firmie odpowiadają właśnie za kontakty z agentami gwiazd, udało im się skontaktować jakby z Keanu i okazało się tak naprawdę, że on jest zaintrygowany w ogóle całą tą historią, tym, żeby spróbować w grze zagrać. Rzecz w tym też, że on ma po prostu bardzo oczywiście szerokie doświadczenie filmowe, ale też spore doświadczenie, jeżeli chodzi o grę w animacjach, czy też podkładanie głosu. Z tego względu tam nie było wiele nowego dla niego. To, co natomiast było nowe, to było to, że ja jako gracz, kiedy gram w cyberpunka, podejmuję wiele różnych wyborów, które z kolei mogą w różny sposób tę relację z Johnnym Silverhandem budować. I teraz to od gracza zależy, jak ta relacja będzie wyglądać. I to był jeden z głównych wyzwań, tak naprawdę, które stały tutaj przed Keanu Reevesem, kiedy on rolę Johnny'ego Silverhanda grał, czyli Johnny Silverhand w jednym wypadku może być rzeczywiście oschły, szorstki, generalnie może być generalnie wrednym typem, a w innym wypadku rzeczywiście może być osobą, którą możemy niemal nazwać naszym przyjacielem. I to trochę zależy od tego, jak gracz te wątki rozwija. I teraz to jest bardzo duże wyzwanie dla aktora. Po tym, żeby konkretną scenę zagrać na wiele różnych sposobów i nasz zespół adaptacji, w tym wypadku nasz dyrektor zespołu adaptacji, Borys Pugacz-Moraszkiewicz, prowadził tę sesję z Keanu i oni razem rozmawiali na temat tego, okej, w jaki sposób te konkretne linie powinny zostać zagrane, żeby to brzmiało jak najlepiej, żeby kontekst, w którym te sceny są rozgrywane, były jak najciekawsze. I podczas pracy właśnie wielokrotnie było tak, że Keanu sugerował, okej, że może on zagra coś w konkretny sposób, albo na przykład, że coś brzmiałoby w bardziej naturalny sposób. I to jest, powiedziałbym, względnie standardowa procedura, można powiedzieć, czyli taka sytuacja, kiedy my pracujemy z aktorem i on wnosi tą warstwę własnego jakby artyzmu, własnego warsztatu, kiedy dodaje coś do danej postaci. I ta postać się rozwija z tego powodu, można powiedzieć, rozkwita na swój sposób i my później aktualizujemy dialogi w taki sposób, żeby jakby te nowe, powiedzmy, linie, czy nowy sposób wypowiedzenia tych linii, żeby również był zaktualizowany we wszystkich językach, żeby gra oczywiście była jak najbardziej spójna, taka koherentna we wszystkich językach dla każdego z graczy. Także ta współpraca jest taką bardzo częstą wymianą myśli i energii, można powiedzieć, gdzie razem staramy się odbijać te pomysły i szukać sposobów, jak zrobić, żeby ta postać rzeczywiście zaistniała na ekranie i była taka najbardziej pełnokrwista. Czy w takim razie możesz zdradzić chociaż jedną rzecz, którą podpowiedział wam Keanu? Oraz, muszę zapytać, wiem, że nie dostanę pewnie odpowiedzi, bo wszyscy muszą pod świecami, ale nie bez powodu, już niedługo po tym, jak pokazaliście zwiastun z Keanu, wszyscy się interesowali, czy będzie można z nim uprawiać seks, więc wątków jest tyle, postaram się na tym skończyć. Dobrze, to jeżeli chodzi o współpracę z Keanu, to bardzo często było tak, że sugerował, że można by coś inaczej zmienić, można by coś inaczej wypowiedzieć lub zagrać. I dzieje się też tak dlatego, że każdy z aktorów, z którymi pracujemy, każdy z nich jest mocny na konkretnych obszarach. I Keanu jako postać, on jest bardzo czarującą postacią. I
zawsze jest tak, że z tego powodu, w momencie, kiedy dany aktor staje się daną postacią na ekranie, on wnosi bardzo dużo od siebie. I teraz z tego powodu często jest tak, że konkretne linie, które napisaliśmy i wydawało się, że będą brzmieć w konkretny sposób, brzmią inaczej, czasami lepiej, czasami gorzej. To jest zupełnie naturalny proces, w trakcie którego właśnie rozmawiamy i szukamy tego najlepszego rozwiązania. Ciężko mi wskazać rzeczywiście konkretną jedną rzecz, natomiast rzeczywiście było tego dość sporo, takich sytuacji, kiedy te sugestie się pojawiały z jednej strony czy z drugiej. Natomiast, no tak jak wspominałem, to jest względnie, powiedziałbym, standardowy, naturalny proces współpracy z aktorem, zwłaszcza z aktorem, który pokroił Keanu Reevesa. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z Keanu, on jako postać jest osobą bardzo istotną w grze. Jako gracz zdradziliśmy to troszeczkę wstępnie, że on jest czymś, co nazywamy cyfrowym duchem. Nie chcę tutaj zdradzać więcej, ale to jest taka postać, która towarzyszy nam przez cały czas i on jako postać ze względu na naturę tej relacji no nie pojawia się fizycznie. Z tego też powodu, oczywiście w trakcie, kiedy gramy. Natomiast nie chcę tutaj zdradzać za dużo, natomiast ja jako gracz mogę tą relację prowadzić w najróżniejszych kierunkach, no i tutaj to pozostawię w, powiedzmy, w takim niedopowiedzeniu.